słucham i rozumiem. Wolności odlać nie umiem. Witam wszystkich tutaj, mieszkańców Olsztyna i okolic, którzy kochają wolność, którzy przyszli tu, żeby walczyć w obronie wolnych sądów, walczyć o naszą wolność. Warto zaznaczyć, że dziś mija 469 dni od zawieszenia sędziego naszego sądu rejonowego, Pawła Juszczyszyna. 212 dni od zawieszenia sędzi Beaty Morawiec i 181 dni od zawieszenia sędziego Igora Tulei. Zawieszenia dokonanego przez Izbę Dyscyplinarną, przez ludzi, którzy z jakiegoś powodu uważają się za sędziów Sądu Najwyższego. W przypadku sędziego Tulei i sędzi Morawiec zostało to zrobione już po tym, jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał natychmiastowe zawieszenie przepisów dotyczących postępowania dyscyplinarnego sędziów. Niestety nasza władza nie szanuje orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, albo szanuje je tak samo, jak prezes Nawaski szanuje postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, nakazującego przywrócenie do pracy sędziego Pawła Juszczyszyna. Dzisiaj po raz piąty obchodzimy Dzień Solidarności z represjonowanymi sędziami. I z jednej strony cieszę się, że Państwo tu dzisiaj przyszli. Z drugiej strony godny ubelowania jest fakt, że spotykamy się dlatego, że w Polsce w XXI wieku mamy do czynienia z politycznymi represjami. Ja się Państwu przyznam, że myślałam, że z podobnymi terminami to będę miała do czynienia tylko w podręcznikach historii, ewentualnie słuchając wiadomości z jakichś odległych stron świata. Nie spodziewałam się, że będą one miały miejsce w naszym własnym państwie. Niestety musimy tutaj przychodzić po to, żeby wyrazić nasze poparcie dla tych sędziów, którzy walczą w obronie niezależnego sądownictwa, którzy mają odwagę, którzy nie poddają się władzy. I jest dzisiaj z nami sędzia Wojciech Krawczyk, sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie. I to właśnie jego jako pierwszego proszę o zabranie głosu. Dzień dobry Państwu. Bardzo nam jako sędziom miło, że pamiętacie o nas. Występuję tu w imieniu swoim, ale również jako przedstawiciel Stowarzyszenia Justicja, które bardzo mocno wspiera tych sędziów, tak samo jak i Stowarzyszenie Temis, ale również stowarzyszenia niezwiązane bezpośrednio z sędziami, jak Stowarzyszenie Wolne Sądy, Komitet Obrony Sprawiedliwości. Te wszystkie organizacje dają bardzo duże wsparcie dla nas i Państwo też dajecie nam bardzo duże wsparcie. Tak jak tutaj koleżanka powiedziała wcześniej, sędziego Igora Tuleję i sędzią Beatę Morawiec oraz sędziego Pawła Juszczyszyna zawieszono w wykonywaniu obowiązków służbowych i nie mogą w tej chwili pełnić swojej funkcji. To jest tego, co jest dla nas sędziów najistotniejsze w naszym życiu zawodowym, czyli sprawować wymiaru sprawiedliwości. Nie mogą zatem rozpoznawać spraw, także tych na biegu w różnym stopniu zaawansowania. Wiele z tych spraw inni sędziowie muszą rozpoczynać od nowa, trzeba na przykład ponownie przesłuchiwać kilkuset świadków. Ograniczono im znacznie pensje, uniemożliwiono dalszą pracę. Umożliwiono natomiast prokuraturze i policji podejmowanie wobec sędziego Igora Tulei i Beaty Morawiec działań w postępowaniu karnym. Proszę Państwa, dlaczego my jako sędziowie niezależni, jako Stowarzyszenie Justicja, Stowarzyszenie Temis, ale również inne tutaj stowarzyszenia nas wspierające, żądamy przywrócenia ich do pracy? Ponieważ wszystkie sprawy ich mają wspólne cechy, które sprawiają, że decyzje o uchyleniu immunitetów są bezprawne i mają charakter jedynie represyjny. Nie chodzi tu tylko o fakt uchylenia immunitetu, chociaż tak naprawdę immunitet jest jedną z najistotniejszych gwarancji niezależności i niezawisłości sędziów i sądownictwa. Ale także o to, że automatycznie zostali oni odsunięci od orzekania. Teraz prokuratura może przez kilka lat symulować, że na przykład prowadzi śledztwo. Trzeba podkreślić, że każdy z nich rozpoznawał sprawy konkretnych osób w chwili zawieszenia. Każdy miał na biegu kilkadziesiąt, a nawet kilkaset takich spraw na różnym etapie ich rozpoznawania. To już było mówione wcześniej. Na przykład tutaj pan sędzia Tuleja miał kończyć proces oskarżonych o zlecenie zabójstwa biznesmena Piotra Głowali. Po dwóch latach proces ten będzie musiał toczyć się od nowa.
Po decyzji Izby Dyscyplinarnej w celach strzelają korki od szampana. Władzy nie interesuje los pokrzywdzonych, czekających kolejne lata na sprawiedliwość. To, co istotne, Igor Tuleja i Paweł Juszczyszyn wylosowali sprawy dotyczące w istocie działań władzy. Sędziowie nie mieli wpływu na taki przydział tych spraw. Każdy z nich wykonywał działania w ramach uprawnień sędziego w celu rozstrzygnięcia merytorycznego sprawy, w tym w celu ustalenia faktów. Proszę Państwa, ta sytuacja, którą mamy, jest sytuacją, tak jak tutaj koleżanka jest adwokatem, uczyliśmy się na podobnych uczelniach, z podobnych podręczników, uczyliśmy się o historii państwa autorytarnego, uczyliśmy się o tym, jak istotny jest trójpodział władzy, jak istotne jest niezależne i niezawisłe sądownictwo. Ja, jako człowiek młody, który, mówiłem to już kiedyś tutaj na tych schodach, ale powtórzę to, jako młody człowiek, formując się po 89 roku, ucząc się o tych wszystkich sprawach, wydawało mi się, że to jest no, jak katechizm, coś tak podstawowego, gdzie nie ma prawa się już więcej wydarzyć, abyśmy mieli jakikolwiek problem z niezależnością i niezawisłością sądownictwa. Dlatego też, wiedząc o tym, że tak to sądownictwo jest ukształtowane, jest budowane, chciałem tym sędzią zostać i zostałem i przez wiele lat cieszyłem się z wykonywania swojej pracy, swojego zawodu. I nadal się cieszę, mam to szczęście, że nadal mogę ten swój zawód, tą swoją pracę wykonywać jako niezależny i niezawisły sędzia. Nie mam natomiast, proszę Państwa, już gwarancji tej niezależności i niezawisłości. W każdej chwili, tak jak Pawła, kolegę, z którym znamy się naście lat albo i więcej, może postawiony być mi jakiś zarzut, wszczęte postępowanie dyscyplinarne i będę odsunięty od tej pracy, którą bardzo lubię i która sprawia mi bardzo wiele satysfakcji. Proszę Państwa, fajnie, że tu jesteśmy, że przypominamy o tym, że przypominamy również o tym, że żądamy, aby ci sędziowie wrócili do pracy. Miejmy nadzieję, że niedługo to się uda. Jest orzeczenie Sądu Pracy w Bydgoszczy, jest orzeczenie kolejne naszego Sądu Okręgowego w trybie zabezpieczenia w trochę innej, jakby z innej podstawy prawnej, ale dotyczące jakby tego samego. Do tej pory sędzia Paweł Juszczyszyn nie mógł stawić się w pracy, ponieważ pozostaje na kwarantannie. Natomiast rozmawiałem z nim dzisiaj i przede wszystkim chciał, abym przekazał Państwu od niego no, też podziękowania, że Państwo się przypominacie w jego sprawie. No i jednocześnie zapowiedzieć, że po zakończeniu kwarantanny w poniedziałek planuję po raz kolejny stawić się i no tak jakby no, miejmy nadzieję, że prawo jest prawem, ale no, proszę Państwa, ciężkie sytuacje, to są też sytuacje, które są dla mnie niewyobrażalne, aby prezes sądu nie respektował orzeczenia sądu. Myślę, że to są sytuacje, które jeszcze niedawno były w Polsce nie do pomyślenia dla nas wszystkich. Także dla mojej koleżanki, radczyni prawnej, Marty Kawuli, którą teraz też proszę o zabranie głosu. Przedmówcy powiedzieli już wiele tak, na temat sytuacji, która dotknęła sędziów. Dotyka nas wszystkich, obywateli również. Tak się zastanawiałam, co wobec tego mogę ja Państwu powiedzieć. No, też uczyłam się tak na uczelniach, uczyłam się na studiach prawniczych, później na aplikacji. I no, w życiu do głowy by mi nie przyszło, żeby nie respektować orzeczenia sądu. Bo no, jak ja mam z kolei moim klientom, którzy przyjdą do mnie z no chociażby tak postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia w jakiejś tam sprawie, czy rodzinnej, czy jakiejkolwiek innej. I zapytaje mnie pani mecenas, no to co, to ja mam się stosować do tego orzeczenia, czy nie?
No ja oczywiście powiem tak, no jest to orzeczenie sądu i trzeba tak do niego się zastosować. Ale boję się takich pytań, no właśnie, ale skoro sąd nie stosuje orzeczeń innego sądu, to dlaczego ja, zwykły obywatel, mam się podporządkowywać, tak i stosować się do takich orzeczeń? Dla mnie kiedyś taka sytuacja to była niewyobrażalna. W głowie mi się nie mieściło, że tak jak wspomniałam, mogę nie respektować orzeczeń sądu. Jeżeli się z nimi nie zgadzam, mam prawo je zaskarżyć, tak, w ten czy w inny sposób, bo do tego przepisy, na to przepisy nam pozwalają. Ale skoro coś jest wykonalne, no to moim obywatelskim obowiązkiem jest to wykonać. Niestety w przypadku pana sędziego Juszczyszyna, no, obowiązany tak do wykonania tego postanowienia o zabezpieczeniu tego nie czyni i to, no, w mojej ocenie, powiem, że to jest straszne. Mam nadzieję, że takich sytuacji więcej nie będzie i nie będzie z kolei za tym szło działanie czy też zachowania obywateli, którzy też przestaną respektować orzeczeń sądu, bo to by była naprawdę tragedia. Dziękuję Państwu bardzo.